Cześć, witam Cię na kanale Magis Made. Dzisiaj zrobimy coś, czyli pracę, która albo będzie talerzem, albo obrazem. Zależy, jak nam wyjdzie. Pewne jest, że będzie w odcieniach bieli i takiego brązu złota. To zabieramy się do pracy. Jak widzicie, mam już przygotowaną formę silikonową. Mam już wymieszaną, przygotowaną żywicę. Do pierwszego kubeczka z żywicą wsypuję złote, drobne kamyczki, które kupiłam na AliExpress. I wylewam żywicę z tymi kamyczkami na formę. Następnie wylewam żywicę z białą pastą. Teraz wylewam taki piękny, brązowo-rdzawy kolor. Bardzo mi się podoba. A następnie wylewam czerwone złoto. Niesamowity pigment. Dolewam też czystej żywicy, bo chcę, żeby miejscami były prześwity. Za pomocą nagrzewnicy pozbywam się bąbelków powietrza. I dolewam jeszcze trochę koloru.
opalarką pozbywam się bąbelków powietrza i trochę blenduję kolory. I zostawiam żywicę do zastygnięcia. Żywica zastygła, bardzo mi się podoba. Natomiast stwierdziłam, że warto wylać na nią top coat. Pozbywam się nagrzewnicą bąbelków powietrza. I zostawiam do zastygnięcia. Bardzo mi się podoba ta praca i chyba zrobię z niej obraz. Dlatego, żeby była troszkę grubsza, wylałam top coat. I gotowe. Możemy wyjąć z formy. Kolory są niesamowite. Smugi białej pasty też robią robotę. I gdzieniegdzie widać złote kamyki. Piękne lustro i widać warstwowość tej pracy. Przejrzyste fragmenty też są, ale widzicie, jak jakby z jednej warstwy wyłania się druga warstwa, na przykład w innym kolorze. Bardzo mi się podoba. Do zobaczenia!